Dzień dobry, z tej strony Szkielet. W dzisiejszym odcinku Stabsa, nie witam was, w dzisiejszym odcinku Stabsa będziemy sobie robili bitwę jakieś, nie wiem, Jedi, czy w tym stylu, powiedzmy, że to są rycerze Jedi, no ma błyszczący miecz i w ogóle kontra Sithów, powiedzmy, że ci to są Sithowie, bo są czerwoni, ci niebiescy i jeszcze tutaj o ten. I do tego będziemy się jeszcze, wiem, używać ziomków z jetpackami. Jak widzicie, on tutaj lata. Tutaj wypróbowałem się magiczne substancje i dzięki temu on lata. Spoiler, teraz też możecie sobie polatać, więc wbijcie sobie na mój Discord, jeśli chcecie. Bo wtedy także będziecie mogli polatać. W poprzednim odcinku bawiliśmy się Summonerem. Nie wiem, czy pisaliście jakieś bitwy. Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek w ogóle napisał, bo nikt mnie nie lubi. No. Więc, ale to nie mogłem przeczytać, bo nagrywam dwa odcinki pod rząd. Prawie pod rząd. Prawie. To podkreślam, prawie. Dobrze. Użyjmy, patrzcie, mamy tutaj takiego ziomeczka, skeleton giganta. Jak widzicie, on ma ogromny miecz. I rycerze Jedi muszą go pokonać. Dajmy ich tylu. I dajmy jeszcze, nie wiem, powiedzmy, pomoc klonów. Dobrze, zobaczymy, kto wygra. On jest potężny, ale oni mają, powinni go łatwo zabić. Jezus. On powoduje to, co zwykły gigant, tylko że obszarowo, że po prostu mają. Aha. Jednostki mają takie czaszki nad tym i one biegną jak pijane w drugą stronę mapy, żeby się zabić. Nie wiem, jak kto wpadł na ten pomysł, ale o, ci ziomkowie dokładnie. Nie przepadam za nimi, bo to się tak patrzy, jak damy ich dużo. On daje ich milion, no jestem mądry. Dajmy swordsmenów, czyli zwykłych tych i tych. W prostu bitwa będzie trwała w nieskończoność, bo oni ich nie zabiją, nie, nie, nie. Tylko każą iść tutaj. Znaczy, akurat na tej mapie to jest fajne, bo oni spadną, ale na każdej innej, która na przykład jest nieskończona, no to nie, nie dla psa. Niestety, takie są też, są złe te szkielety, ale miały być miecze świetne, więc pójdźmy sobie, zróbmy, o, obronę Dridża, czyli tego. Użyjmy sobie oczywiście neonowych jednostek. Ci są na daleko, więc użyjmy masy bimerów. Jeśli ktoś nie wie, jakie to są jednostki, są to jednostki starego Tapsa, czyli tych Alf i w ogóle. Po prostu sobie je przełożyłem do nowego. 57 tysięcy. Dajmy, powiedzmy, za tyle bukserów. Super. A, no tak. No tak. Logika tych jednostek. Wywal im te z przodu do tyłu. Dobrze, z przodu do przodu. Z przodu do tyłu. Jak można wywalić w ogóle, jak się stoi za kimś, to jak można go wywalić do tyłu? To dobra, nie, jeśli muszkieterzy prędzej się chyba zabiją. Dobrze. To tak nie miało wyglądać. Weźmy sobie prawdziwego superboksera, który wygląda jak superboksy. Halo, gdzie są? Gdzie mój superbokser? Oszukano mnie. Przecież tu powinien być superbokser, dobra, nie? Silent ma Giant Shield, o, jest, dokładnie, za 3000. Zróbmy sobie bitwę superboksera kontra, albo, dobra, nie z jednego, a czterech superbokserów kontra, powiedzmy, dwóch rycerzy, no, dwóch rycerzy Jedi, let's go, oni się tak kręcą. Co? A jeden? Aha! Na hita! Dobra, nieważne. To dajmy trochę tych rycerzy Jedi. O, to będzie lepszy pomysł niż ziomkowie, co zabijają na hita. O, to jest prawdziwa bitwa na miecze świetne. Tylko bokserzy upadli na buzie i powiedzieli, że nie chcą stać. Dobra, jakieś normalna mapa. Kurde. To ja nie widzę tego. O, ale mi to wkurza. Myk, dobra. Nie, nie tutaj. Chociaż. Nie, to jest. O, korydor. To będzie idealna mapa. Widzicie? Patrzcie. Patrz. Dajemy sobie tutaj tych. Gdzie oni są? Tutaj. Czterech super ultra bokserów. I dajemy tutaj. Powiedzmy 20-30 rycerzy Jedi. Let's go. Nic mi się nie sprzeciwi. Bum, 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 bum. Nakwaczają. Myk, 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 myk. Nie, że im idzie. Myślałem, że bardziej się na nich rzucę i ich zabiją. O nie, znowu będę składali pod mapę. Nie, oni to chyba wygrają. Bo są szybcy i dużo damage mają całkiem. Dobra. Tu jeszcze jeden żyje.
Oni w ogóle tak się ruszają, tak ziu, 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 tak skaczą pomiędzy nimi, że to się nie dziwię, że wypadają. W ogóle co jest? Ten ślepy chyba, nie. Ślepy to, gdyby był ślepy, to miałby całe białe oczy. Ten ma całe czarne, więc jest, aha, blue wygrali. Okej. Okay. Gdyby był ślepy, to miałby białe oczy, ale on ma, jest super widoczny, czyli widzi wszystko. Ty, a gdyby tak rzucić kamieniami w tarczę, ty, co się stanie, jeśli rzucę kamieniem w tarczę? Znaczy, pff, to brzmi, jakbym chciał to zrobić w radnym życiu, ale właśnie, miałem sprawdzić, co to była za jednostka. Tak, jednak Poseidon była w poprzednim. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to on zginie? A nie, on się wydupi. Dobra. Ty, to dajmy dużo takich ziomków, to ciekawe, co się stanie. Tylko to średnio w tym korytarzu cokolwiek widać. I? A, czy to tak samo blokuje jak tarcze? To ma w sumie sens. No dobra, przejdźmy jeszcze na inną mapę symulacyjną i zróbmy... O! Tutaj... I have the high ground! Ty, kurde, patrzcie. Normalnie Star Warsy. I have the high ground! Dobra. Obi-Wan jednak przegrał, bo był zgubi, ale dobra. Zróbmy to z high groundem, to jest dobry pomysł. Dajmy tutaj snajperów laserowych. Testę, czyli ziomkowi, co będę... A nie, tutaj dajmy... O. Dajmy tutaj działka, to będzie dobry pomysł. I dajmy w przejściu paru rycerzy Jedi, ziomka, co się rozsadzi. Tylko jest niestety zalogowany i nic nie zrobi, prawdopodobnie. I tutaj dajmy jeszcze pistolety laserowe. Kontra, powiedzmy... Masa? Bokserów, czy barbarzyń, wszystkiego w sumie. Easy chłopi jeszcze damy tutaj, myk, bokserzy. Kurde, co my tu jeszcze mamy? Nie wiem, powiedzmy jeszcze coś. Tutaj coś jest w wikingach, jakiś Warhorn, Huskar, Thor, Odin. A tak wygląda Odin. Pokażcie mi Odyna. Aha, Odin jest goły. Okej, okay. Skoczony. Dobra, więc dajmy sobie jeszcze swordmenów. O! I kapę jako dowódcę, let's go! Nowoczesność kontra starożytność. Dobra, chyba starożytność nie ma szans, bo jedno takie działo rozwala ogromną ilość tych. Ale dobra, let's go. To się ogląda, 20 FPS, utrzymane. To mi się podoba. Co to działo zrobiło? Halo? Co się wywróciło do góry nogami? Czy nowa jednostka w tapsie? Temu się nie udało. Ten w ogóle, nie wiem czemu on stoi i macha tym... Jezus, co to było? To działo serio, taki głośny było. Serio, nie mogą zabić innego ziomka z pistoletem, który ma 2 HP? Ty, oni nie mogą go dosłownie zabić. Nareszcie. Ale nie mają szans, bo ci ich zabiję na hita, tego jestem Ben. No. Więc niestety, starożytność przegrała. Ale nie poddajemy się. Mamy jeszcze... drugą, zróbmy, no może nie tak dużo, ale paru rycerzy dzielnych, super 2-0, flailów, czyli tych ziomeczków, króla, nie, po co króla, po co komu król, tego ziomka z dwoma mieczami, ten, i jeszcze katów, paru tutaj, do zabicia niedobitków, a co tam, myk, let's go, kto wygra, badumc, aha. Rycerze już nie żyją. No tak, zapomniałem, że oni zabijają ich na hita. Ale jak pamiętam, króla zabijałem na 2 hity, więc jest różnica. No, pistolety nie mają szans, tak samo jak ci ziomkowie z mieczami. Ło! Ty, czemu oni płoną na różowo? Halo? Ty, patrzcie, co się stało? Różowy wojownik, nowa frakcja w tapsie. Można robić bitwy 3 frakcji, niemożliwe. Ty, gdzie ten król? Aha! Wpadł na buzię. I nadal się nie udało. Więc przejdźmy do drugiej wojny światowej. To jest dobry pomysł. Make i miotacz ognia. Let's go. No bo może trochę bliżej ich nam, to będzie miało większy sens, bo będą mogli od razu strzelać. Ten osłona z mołotowów. To musicie wygrać, bo jak nie, to ich za. Aha! Aha! No, aha, 20 tysięcy. Dobra, to
To jest więcej, jest nie tak. Ale... O, widzicie, od razu... 15 tysięcy już od razu im gorzej poszło. Ale należy im jeszcze. I mogą tu wygrać. Jeden ziomek może rozsadzić te... latające działo znowu. Jednak nie wiem, zbyt pijany był. Dobra, to gdzie tu mamy? O, modern. Użyjmy gunmenów. Oni tutaj pójdą na pierwszy ogień i zastrzelą tych ziomków z... jak to się nazywało? Te takie małe... Aha! Oni mają te reszty, są takie nie... MP5, coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywało, i mają do tego przyczepione pieniądze. Ziomka z shotgunami. Ło. M16. 2000, tylko ło, tanie. Dwa jetpacki. A co mi tam? U Assassina. Co on tak skacze? Ty. Aha. No to trochę dziwne. I... bazuka, nie. Ten ziomek wygląda, on się obraca i strzela. Dobra, Johna Wicka dostanę. Chociaż... M16, let's go. Musicie go wygrać. Nowoczesność kontra starożytność. Znaczy, to nie jest starożytność, to jest przecież wojna. A co ty robisz, gościu? Aaa, taki... Wow, jaki snajper. Dobra, Red wygrali. Dlatego... musimy dodać jedną jednostkę i mówię wam, Red przegrają. No, dobrze. Oczywiście żartuję, nie wiem jaką, ile on ma HP. No dobra. Nie biją mu dużo, ale... Co on robi? Kolego, co ty robisz? Podchodzi i ze... Rozumiem, że masz zachowanie do siekry... Co? On jest jakiś pijany, więc nie. Nie. Musimy zrobić inną armię. Trzeba zrobić armię... taką, która powstrzyma ich. O! To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. I działa. Dobra, teraz też musimy wzmocnić tych, bo... oni nie mają chyba żadnej szansy. No, nie, jednak mają szansę. Więc nie. Zróbmy bitwę. Ty, a gdyby zrobić miecze święte kontra miecze świetne. I jeszcze na lepszej mapie. Tylko, jak ja mam to kliknąć, halo? Kurde. Dobra, już. Simulation. Jaka mapa by pasowała, wiecie, taki... Defend the Castle? Dobra, let's go. Ty, nunchako. Dobra, tych jednostek jest tutaj tyle, że ło. Tutaj mamy miecz świetny, dobra. Tu będziemy mieli obronę, a tam będą atakowali ziomkowie z mieczami. O, myk, tutaj dajmy jeszcze na tych wieżach, tutaj ładnie. Tutaj stoisz na górze, to won. Myk, o, ładnie tutaj w tych przejściach będą stali. Przed nimi po dwóch rycerzy. O, ładnie. Działa po dwa. O, ładnie wszystko. Ten. Tego nie, bo to jest pijane. No, dosłownie. O, po dwóch. Nie, z tyłu, nie? Powiedzmy po Tesli. Z tyłu. Myk i atakują. 29 tysięcy jest. Boss z natarcia. I armia rycerzy Jedi. Let's go. Powiedzmy na razie za 25 tysięcy. Co tam tylu rycerzy. 59 rycerzy Jedi. Plus do tego ich dowódca. Aha, już połowy nie ma, okej. Okay. Ale dobra, bitwa się dopiero zaczyna. Tutaj pistolety strzelają, starły się z tymi. A gdzie są ci niebiescy rycerze Jedi? To są ci? Halo? Niebiescy rycerze Jedi pozostali z miejsca. Strzelili w swoich. Aha, i przeżył tylko... Dobra, przeżył tylko jeden. Tylko boss na tarcie, dobrze. Zostawmy parę bossów na tarcie. Jeden boss na tarcia. Drugi boss na tarcia. Dobra, ci bossi na bossowie na tarcie też są troszkę za drodze, ale dobrze. Postawmy tu troszkę tych ziomków. Troszkę mniej może. Troszkę ziomków tutaj. I później będziemy dodawali auci. Dobra, trochę tutaj jeszcze... O, jest ała. No, jednak trochę tych jednostek. No, to sporo. 100. Nie, 30 tysięcy. Dobra, let's go. Z trzech stron nacierają. Tutaj ta ekipa już lekko nie żyje. Aha, strzeli w swojego. Typowe.
O, ale ci prawie nie zostali zatagowani, chociaż nie, zostali zatagowani przez Teslę, która nie może ich trafić. No już nie ma Tesli. O, tym razem chyba się uda, tak. Armia rycerzy tutaj wchodzi do stolicy, powiedzmy, państwa. Nie wiem, tych ziomków, no... Jak widzicie, on pewnie za chwilę spadnie, próbując strzelić w nich. Goście, co ty robisz? Patrzę ci, pokażę, jak to się robi. Bum. Nie wiem, czy w ogóle okej, on chciał umrzeć. Ostatni ziom... Co on tak skoczył? Ty, on może jeszcze ich wyklikać. Patrzcie. Czy on ich wyklika? Co? Poczekam 24 godziny i powiem wam, kiedy ich wyklika, więc do widzenia. Będziecie oglądali tylko to, jak on stoi i do nich strzela. No, sądzę, że kiedy... Dobra, nie ma co przedbożać. Uiii! Jak się na niego rzucili, patrzcie, jaki gusty, nie? Piękne. Więc dobra, zrobiliśmy to, ale mam pomysł na pewną jednostkę. Jarl... Jak te jednostki się nazywają? Neon Pistol, okej. Okay. Pod N lecimy. Neon Pistol... M... N... Dobra, ja tutaj zrobię parę rzeczy. Aha, Clear List. Ja tu zrobię parę rzeczy i się będziemy widzieli. Dobra, już mam Neon Faction Summoner, najlepsza jednostka. Jest jednostki z frakcji Neonowej, czyli tej. I zróbmy jakąś armię, która go pokona. Znaczy spróbuję przynajmniej. Powiedzmy. Rzymianie. Rzymianie. Masa Rzymian. I patrzcie, myk, respi, jak widzicie, boxgun. Najlepszy boxgun. Pojawił się, strzelił i spadł na ziemię. No, jak widzicie, tutaj respi energy pistole. Co 5 sekund, albo tam 3. O, ty, a gdyby użyć go w kampanii, ty właśnie. Można go użyć w kampanii, tylko ciekawe, czy mi się nie usunie przypadkiem. Wtedy, wiecie, w tej kampanii naszej. O, nie usunie się. Kosztuje 0. Więc zobaczmy, jakby sobie sprawował zdanie, bo to teoretycznie jest wygrana każdy. Ja wiem, jak wygrać każdą bitwę, zresztą kosztuje, że 0. Za chwilę zrobimy po jednym, ale jakby to wygląda. Dobra, nie, oni nie mają szans. Jako armia, w ogóle to jest armia. Tak można łatwo. Ty, jak gdyby zostawić, żeby on mógł się zabić, wiecie, automatycznie, że respi umiera. Dobra, nie, na razie nie, dajmy po jednego. Co my tu mamy? O, to jest Projectile Shield. On po prostu strzela tak szybko wszystkim, że niszczy te maszyny, wiecie, co mają mało HP, on ma bardzo mało damage'a. I niszczy te maszyny, że one nie zdążą wystrzelić. To jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie. No, tu mamy tego Energy Swordmastera, Boxgana. No popatrzmy tą tu respi. W skrócie. Nie wiem, czy da się go pokonać. Dajmy go jeszcze raz. Stąd tu respi ziomka tego. A, ten się zbugował i się zrespił bez tego. Ty, on może zająć czas. Teoretycznie. Ach, już kolejny idzie. Tu mamy Teslę. Ona po prostu strzela co jakiś czas. Tak. Tylko jest bardzo niecelna. Dlatego chyba będę musiał ją zmienić po odcinku. Ech, Tesla. Ten w ogóle jakiś pijany. A, gdzie? Dobra. Lecimy do bitwy, dwa miecze świetne mamy. No bardzo, idziemy do bitwy, jak już bitwy nie ma. O, zero. Ha, on jest tak. Jezu, jak sprzątnęło jednego niziołka. Oj, tam później wybuch jeszcze tamten. Dobra, let's go, idziemy do bitwy my. To ja robię boom. Elo. Nie ma mnie. Jezu, ty krudy. O, będę rycerzem, że... Chciałem być rycerzem Jedi, wiecie, że wow, ale fajnie. Ten... Jej. Jest ktoś normalny? Nie. Same jednostki na dole, ale dobra. Patrzcie, widzicie, on raz na minę raz strzeli. Czemu teraz ciągle... Patrzcie, teraz chamsko ciągle strzela mi do przodu. A normalnie, jak on by strzelał, no to w bok. Dobra, tą misję pominijmy. Bo... No dajmy o to. Zobaczymy, kto wygra. Nareszcie można przegrać. To się respił. O, gościu. Snajper! Ty to powinno być na odwrót. Snajper powinien się respić tu, a tutaj ten. Bo snajper nic nie zrobił przecież. O. Miecz świetny. Let's go! Płynie! Płynie! No. O, kolejny miecz świetny. Płynie! Miu, miu, miu. Rzucili się na niego, kurde.
Nie zrzestuj nic sensownego. Dobrze, musimy gadać dalej trochę. Bo on automatycznie chodzi zarobił. O, nareszcie, patrzcie. Biegniemy, mamy dwa miecze świetne. O, i wystarczy, że się będziemy kręcili. Czekajcie, gdzie nasza postać? Kurde, nie to klikam ciągle. O, widzicie, my musimy się ciągle kręcić. O, widzicie, kręcimy się i my dzięki temu zadajemy obrażenia. O, z pierwszej osoby wygląda to bardzo fajnie, jakbyśmy się normalnie bili. Ale to jest głośno. Halo, czemu tak? A dobrze, Jezu, się kręci. Dobra. Zabawa była. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Jak się ją sprawdzi, powiedzmy on kontra roczny chłop i Samuel, znaczy dajmy go dużo po prostu. Bardzo dużo, będzie lagowało, ale to już mówię, bo zrespi się armia. Aha, wywalili go poza mapę, dobra. Nieważne, w kolejnym odcinku też coś jeszcze wymyślimy. W tym odcinku was żegnam.